Cześć! Korytarz, który stworzyliśmy w poprzednim projekcie, wygląda dosyć smutno, więc zajmiemy się teraz teksturowaniem. Teksturowanie jest dosyć starym słowem i odnosi się do nakładania map bitowych na ściany obiektu. Teraz wykorzystuje się częściej materiały, ponieważ materiały nie dość, że wykorzystują naszą teksturę bitmapę, to mają jeszcze jakieś fizyczne elementy takie jak błyszczenie, odbijanie i tego typu rzeczy. Wybierzmy na przykład z Content Browsera cegłę i wystarczy, że przeciągniemy ją na dowolne miejsce naszego boksa, naszej jaskini. Powiedzmy najpierw na tą ścianę, teraz może na inną ścianę. Wygląda to niezbyt ciekawie. Dlaczego? Ponieważ do wycinania tego korytarza wykorzystaliśmy boksa, który został przeskalowany. Jeżeli zmienilibyśmy jego wielkość, wyglądałoby to lepiej. Teraz został przeskalowany, więc naciągnięte zostały również tekstury. Trzeba pamiętać, że mamy dwie ściany przeciwległe, więc na tamtej ścianie też trzeba nałożyć teksturę. Co zrobić, żeby to jednak dobrze wyglądało, a nie było naciągnięte? Wybierzmy sobie jedną ścianę, klikając na nią lewym przyciskiem. I po prawej stronie, poza typem materiału, mamy też coś takiego jak alignment. I tutaj, jeżeli z tego menu rozwijanego wybierzemy Surface Planar, tekstura zostanie dopasowana tak, jakby obiekt był płaski, a faktycznie te ściany są płaskie. Tutaj pojawiło się nieco więcej cegieł, zobaczymy, jak to wygląda na ścianie. Również wygląda dobrze, przy czym ściany do siebie mogą nawet pasować. Czyli wykonujemy te same elementy dla wszystkich pozostałych ścian, podłogi, sufitu, no i należy też pamiętać, że po przeciwległej stronie też jest ściana, która wymaga tej operacji. Teraz tekstury wyglądają dobrze i możemy przejść do następnego kursu, w którym zajmiemy się podstawowymi elementami składowymi gry, bo na razie mamy tylko ściany, a dokładnie to mamy tunel i nic więcej.